Witam Państwa. Mamy dziś mówimy o dziedzictwie, a moim zadaniem jest opowiedzenie o dziedzictwie w kontekście krajobrazu. Zacznijmy więc tak trochę po akademicku od próby zdefiniowania, co w mojej dziedzinie oznacza dziedzictwo i co oznacza w niej krajobraz. Wszyscy się zgodzimy, że dziedzictwo wsi to jest to, co jest dawne, co cenimy za dawność, co łączy nas z poprzednimi pokoleniami, z przodkami, co buduje naszą tożsamość. Czyli wszystko to, co dość łatwo i prosto daje się wyodrębnić, wyłuskać z przestrzeni i otoczyć ochroną. Są to więc wszystkie symbole, znaki, które spotykamy w przestrzeni, kaplice, krzyże przydrożne, stare cmentarze, a też całkiem pradawne zabytki archeologiczne, jak na przykład kurhany. Są to obiekty architektoniczne, kościoły, stare chałupy. Są to w końcu również wielkie zespoły dworsko-parkowe z pałacami, z łączącymi je alejami, jak też zwykłe codzienne sprzęty rolnicze czy sprzęty codziennego użytku. A oprócz tego dziedzictwa materialnego mamy i dziedzictwo niematerialne, język, zwyczaje czy też zwykłe ulubione kulinaria. Z krajobrazem jest inaczej. Krajobraz to jest wszystko to, co nas otacza, więc trudno cokolwiek tu wyodrębnić i tak jak w przypadku takiego dziedzictwa otoczyć to należytą opieką i ochroną. No nie możemy wszystkiego otoczyć opieką i ochroną ustawową. Europejska konwencja krajobrazowa zdefiniowała krajobraz jako obszar postrzegany, jako to, co nas otacza i co jest charakterem i którego charakter jest rezultatem wzajemnego oddziaływania natury i ludzi. Cóż oznacza ta definicja? Co to oznacza, że krajobraz to obszar postrzegany? Oznacza to, że jest to obszar doświadczany nie tylko zmysłem wzroku, słuchu, także węchu, dotyku, nawet czasami smaku, ale również jest to obszar, w którym się poruszamy, którym doświadczamy swoim ciałem, w którym jesteśmy aktywni, a więc działamy w nim. I to nasze działanie właśnie wpływa na charakter miejsca. W przypadku wsi, w przypadku wiejskiego krajobrazu możemy więc mówić o pewnym charakterystycznym, specyficznym kompleksie przyrodniczo-kulturowym, ukształtowanym przede wszystkim przez naturę i przez rolniczą działalność człowieka. I gdybyśmy chcieli zdefiniować te cechy przestrzenne, cechy krajobrazu wiejskiego, czegoś, co moglibyśmy nazwać wiejskością, to wskazalibyśmy na ogromny udział przyrody, ukształtowania terenu, szaty roślinnej, wód. Wskazalibyśmy otwarcia krajobrazowe, fakt, że dzięki tym krajobrazom otwartym mamy doskonałą ekspozycję układu osadniczego, widzimy pojedyncze zagrody, pojedyncze zabudowania z oddali, jak też widzimy panoramy bardziej zwartych zespołów zabudowy wsi. A kiedy wejdziemy do wnętrza wsi, to również ten wiejski charakter jest bardzo czytelny, bo mamy tutaj do czynienia znowu z rozluźnioną zabudową, zazwyczaj o drobnej skali, takiej, która daje miejsce dla zieleni czy dla otwarć krajobrazowych. I także całość jest jakby bardzo naturalna, bardzo swobodna. Mówimy o krzywej przyrodzie. I ten krajobraz też jest taki krzywy, taki swobodny po prostu, z dużą ilością nawierzchni, powierzchni naturalnej i naturalnej struktury zieleni. Cała ta przestrzeń oddziałuje na nas
kształtuje nas nasz sposób życia, nasz styl życia i sprawia, gdyby tak wymienić chociażby jedną charakterystyczną rzecz, że ten sposób życia wiejskiego charakteryzuje się chociażby większą aktywnością fizyczną, częstszą aktywnością na świeżym powietrzu. I cały ten kompleks cech przyrodniczo-kulturowych, ta cała wiejskość stanowi o różnicy pomiędzy wsią i miastem. Jest to coś najcenniejszego, coś, ta różnica właśnie, która buduje rozwój czy kultury, czy rozwój gospodarczy. Przecież gdybyśmy byli wszyscy jednakowi, jaki świat byłby nudny, prawda? A tutaj, kiedy jest ta różnica, to ona jest dzisiaj dla wsi napędem chociażby dla rozwoju turystyki wiejskiej. Jednak wyraźnie trzeba podkreślić, że jeśli potraktujemy wiejskość jako dziedzictwo, czyli ten charakter wiejski, krajobrazu obszarów wiejskich, to nie możemy ograniczyć się do ochrony pojedynczych, wyodrębnionych elementów, bo tak naprawdę ważne jest wszystko to, co jest pomiędzy nimi, czyli to, co zazwyczaj uważamy za pustą przestrzeń. Tak? Kiedy patrzymy na mapę, widzimy obiekty, na tej mapie wyróżnione, to, co jest pomiędzy, staje się mało ważne. A tutaj okazuje się, że to, co jest pomiędzy, jest po prostu najważniejsze. Dzisiaj, to trzeba wyraźnie powiedzieć, taka wieś znika. Obserwujemy utratę tej charakterystycznej, cenionej z powodu dawności wiejskości. Oczywiście mówimy tutaj, i ja moje przykłady też zaczerpnęłam z nieco innego rejonu, bardziej centralnych Kaszub. Także tutaj w rejonie Słupska nie obserwujemy tak drastycznych zmian. Niemniej coraz częściej, i to w całym kraju, widzimy takie krajobrazy zdegradowanej panoramy, gdzie budynki stoją chaotycznie i nie budują żadnej struktury, żadnej czytelnej struktury. To jest chaos i degradacja tego krajobrazu, który chcielibyśmy uznawać za wiejski. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje, że wiele wsi, i tych w pobliżu miasta, i tych turystycznych, letniskowych, i tych silnych gospodarczo wsi gminnych, obrasta osiedlami, które można by ironicznie nazwać podwiejskimi, bo one się niczym nie różnią od tego, co spotkamy w pobliżu miast albo i nawet w obrębie samych miejskich granic. Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście możemy winić za to prawo, złe prawo, mało skuteczne, brak prawa. Możemy wskazać kwestię braku ochrony gruntów rolnych jako jedną z przyczyn takiego rozpełzania się zabudowy mieszkaniowej we wszystkich kierunkach. To oczywiście jest prawda. Jest prawdą, że fakt, że nie możemy wymagać scalania gruntów rolnych przed przekwalifikowaniem ich pod zabudowę mieszkaniową, powoduje, że właściciel ziemi raz w jednym roku sprzeda 2 hektary, które zostaną zabudowane, w następnym roku z innego krańca pola sprzeda kolejne 2 hektary i między nimi nie będzie żadnego powiązania. Każdy deweloper zbuduje na swoim skrawku pola osiedle i w związku z tym otrzymujemy taki krajobraz, który nie jest ani wiejski, a jest po prostu chaosem przestrzennym. Nie wszędzie się tak dzieje, proszę Państwa, nie wszędzie. To tylko u nas niestety ta zabudowa mieszkaniowa jest trochę jak epidemia ospy, która rozlewa się po całej przestrzeni. Gdybyśmy porównali, bo akurat tutaj w rejonie Słupska nie ma jeszcze tego problemu tak nasilonego, ale zdjęcia może nie są zbyt ostre,
ale w innych krajach, uwierzcie Państwo, radzą sobie lepiej z tym problemem. Między innymi dzięki ochronie gruntów rolnych możliwe jest pojawianie się zwartej, bardziej kompaktowej zabudowy, a nie takie amorficzne rozlewanie się zabudowy mieszkaniowej po całym terenie, po całej przestrzeni. Jednak błędem byłoby jedynie prawo winić tutaj za ten stan rzeczy. Wydaje mi się, że na ten chaos w przestrzeni, na coś, co moglibyśmy zdiagnozować jako kryzys przestrzeni wiejskiej czy krajobrazu wiejskiego, składają się również tysiące, miliony epizodów inwestorskich, które w ogóle nie wymagają decyzji prawnych, a wynikają po prostu ze zwyczajów, z przekonań, z sądów, z naśladownictwa, a czasami po prostu na przykład z potrzeby prestiżu, zaistnienia w tej przestrzeni, chcemy się pokazać, więc budujemy różne dziwolągi architektoniczne, no niestety trzeba powiedzieć, z udziałem architektów. No i ta przestrzeń tak wtedy wygląda. Trzeba wskazać na brak kultury przestrzennej, na brak zwyczaju przestrzennego, który niestety obejmuje nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale również zabudowę modernizujących się wnętrz publicznych. U góry na wsi Swołowa, na dole współczesne przykłady modernizacji wiejskich przestrzeni, gdzie dominuje cyrkiel architekta, jego ekierka oraz młotek brukarza. Kolejny przykład, gdzie widać wyraźniej może niż w przypadku Swołowa, gdzie zdjęcie było robione wczesną wiosną, jak znaczący jest udział struktury zielonej i tej właśnie łagodnej krzywej linii zamiast ścisłej geometryzacji i okrawężnikowania wszystkiego. Czy inny przykład, kiedy wiejska ulica zamienia się z przestrzeni społecznej, z przestrzeni, gdzie było przyjemnie stanąć, porozmawiać, w przestrzeń czysto komunikacyjną, którą później wygradza się płotem, no bo jest brzydka. Przyjrzyjmy się jednemu z tych obrazków bliżej i zobaczmy, jak niewielkimi technicznymi, materialnymi środkami można osiągnąć tą swojskość, rodzimość i wiejskość. Tu jest też asfalt i też jest chodnik, ale ten chodnik jest niski, podkreślony tylko białą farbą. Nie ma wysokiego płotu, płot jest niski, ażurowy, a pod nim naręcza kwiatów zwykłych turków. Ale jest to struktura, no taka istotna, widoczna w przestrzeni. No i wiejskie drogi, wiejskie parkingi. Trzeba by się zastanowić nad racjonalnością czasami zamiany jednej jakości w drugą. Tak jak powiedziałam, nie chodzi i nie wystarcza ochrona pojedynczych elementów. To jest troszeczkę tak jak z ciastem drożdżowym z rodzynkami. Żeby się rozsmakować, nie wystarczy zjeść samo ciasto i same rodzynki. Trzeba jeść je razem, więc to jest po prostu potrzeba pewnego smaku, pewnego gustu, który trzeba wykształcić i który wcale nie jest tylko gustem estetycznym, ale potrafi połączyć wszystkie inne elementy, jak walory funkcji, ekonomię, środowisko czy tradycje. I tu jest ogromne pole do popisu dla fundacji, dla stowarzyszeń, które mogą działać na rzecz krajobrazu, kształcąc i edukując. W państwach, które mają znacznie wyższy poziom tego zwyczaju przestrzennego niż nasz, działają tego typu organizacje, jak na przykład brytyjska Common Ground, która propaguje mapy wiejskie jako metodę rozpoznawania przestrzeni, rozpoznawania krajobrazu nie tylko jako pojedyncze elementy, ale też jako pewną strukturę, jako pewną całość. Kolejnym krokiem jest budowanie we współpracy z mieszkańcami takich lokalnych przewodników budowania na wsi, które opowiadają o tym, co robić, jakie działania podjąć,
jak inwestować, jak zagospodarowywać otoczenie swojego domu, żeby on nie wyglądał jak desant kosmiczny. I jest to, one pokazują jakby ten proces od ogółu, od pojęcia krajobrazu, od cech charakterystycznych danego regionu, aż po najmniejszy detal elewacji czy otoczenia budynku. W województwie pomorskim również podejmowane były takie działania i między innymi z inicjatywy marszałka województwa pomorskiego i na jego zlecenie został wykonany poradnik kształtowania krajobrazów pomorskich. Niestety on zatrzymuje się na tym poziomie subregionów i dla trzech subregionów zostały wykonane takie opracowania dla obszarów wiejskich. Wydaje mi się, że taki najbardziej niosący największą ilość informacji jest część pierwsza, która jest wstępem do wszystkich innych i właśnie opowiada nam o tym, jaki jest krajobraz, co to jest krajobraz, jak czytać krajobraz, na czym polega wiejski krajobraz. Być może te wzmożone działania edukacyjne, gdyby zostały podjęte, potrafiłyby nam jakby wykształcić tę wrażliwość i pozwoliły nauczyć się rozróżniać krajobraz wiejski czy wiejskość od krajobrazu na wsi. No i być może bez strachu moglibyśmy wtedy patrzeć przez okno i nie bać się, że za rok, za dwa, za trzy powstanie tam osiedle, kolejne osiedle domów jednorodzinnych i taki obrazek możemy wtedy sobie tylko zostawić powieszony na ścianie. Dziękuję bardzo.